pierwsze takie spotkanie od, no może od tam nie tak dawna, natomiast nie na luzie, musieliśmy się spiąć, musieliśmy to spotkanie wygrać. Całe szczęście, że się udało, bo mało brakowało, a mogło to się różnie potoczyć. Myślę, że na pewno dostarczyliśmy sporo emocji, myślę, że to nie było jakieś wyśmienite spotkanie w naszym wykonaniu. Było gdzieś tam dużo tej nerwowości, tego, czego zazwyczaj nie ma w naszej drużynie, także myślę, że gdzieś tam na pewno jest to do poprawy. Na pewno też nie wyglądaliśmy tak dobrze na zagrywce, jak zazwyczaj wyglądamy. Gdzieś ta hala też jest troszeczkę inna, ale dla drużyny z Zawiercia też ta hala była, dla każdego jest taka sama, więc myślę, że tutaj usprawiedliwienia absolutnie nie ma co szukać. Bardzo się cieszymy, że mimo tego, że gdzieś tam nie gramy super, awansujemy do finału i pokonujemy drużynę z Zawiercia. Na pewno jest dużo do poprawy. Ale no to nic, teraz już trzeba się z tym przespać i jutro wyjść w 100% zmotywowanych, z czystą głową na finał. Szczególnie patrząc na pierwszy set, to można odnieść takie wrażenie, że zagrywka tutaj kluczową rolę odgrywała. Musieliśmy się przyzwyczaić do tej hali, dla każdego jest to nowy obiekt, jest troszeczkę tam wymagające warunki są. Natomiast z biegiem czasu nawet nie może serwis decydował, a bardziej właśnie to kto w jaki sposób rozgrywał akcję, gdzieś tam eliminował te błędy i na końcu okazało się, że my zrobiliśmy po prostu mniej. Prowadziliśmy 16-12 w tym czwartym secie i myślę, że gdzieś tam głowami też już byliśmy, że to już jest koniec, no i zemściło się to. Wszedł Paweł Halaba, zagrał dwa razy tam do kreski, zaserwował asa, później wszedł Mateusz Malinowski, też zaserwował dwie mocne zagrywki, poczuli, że mogą i gdzieś tam później też mieli troszeczkę szczęścia, bo tutaj jakieś świetne obrony, gdzieś tam tutaj wepnęli piłkę, as po taśmie. Ale tak jak mówię, bardzo się cieszymy z tego, że mimo tego, co się wydarzyło w czwartym secie, wyszliśmy na tego tiebreaka z czystą głową i wyszliśmy po awans do finału i wywalczyliśmy go w świetnym stylu w tym tiebreaku, bo uważam, że naprawdę tiebreaka zagraliśmy bardzo dobrze. Oczywiście, że wolelibyśmy wygrać w godzinę 30, natomiast to jest Puchar Polski i tu nieważne, czy wygramy w 3 godziny, czy w półtorej godziny, czy będzie 3-1, 3-0, czy 3-2, najważniejsze jest zwycięstwo, tylko one się liczy, żeby zapewnić nam awans do finału i to się udało, także myślimy tylko już o jutrze i o jutrzejszym finale.